Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj co się stało? Dlaczego Rusek z poznaniakiem? Ano dlatego, że 60 niestety odmówiła posłuszeństwa. Wczorajsza awaria wykluczyła ją z dalszych prac. Raptem zostało ostatnie pole do zasiania. No niestety nie udało się. A co się stało? A stała się taka rzecz, że oberwało się koło pasowe od pompy wody. Co się trzyma tam wentylator, jak posiadacze 60 wiedzą, o co chodzi. Tak, wentylator się raptem trzyma chyba teraz na jedną śrubkę. To całe koło pasowe się urwało. Pasek się urwał. Obkręcił się koło wałka tego kardana na wspomaganiu. No i co, ledwo dojechałem do domu, nie ma ładowania oczywiście. A dzisiaj właśnie ostatnie pole zostało, sieję sobie szeprzężyto na nowej dzierżawie. Wczoraj walczyłem tutaj z orką, no widać, że są pozostałości po ugorze. No ale cóż, no też nie zasypuje dobrze zboża, no widać gdzieniegdzie, że leży. Nie to, że gdzie niegdzie, no widać, że po prostu leży, no ale no to nic już nie zrobię. Nie chcę mi się tego włóczyć jeszcze raz. Mają być jakieś opady deszczu, także może to zaklepi. Jakieś tam schody będą. A tutaj po lewej stronie właśnie jest moje kolejne przężytko, właśnie już powschodziło, ono było siane. O, już 2 tygodnie wcześniej. No ale nic, dobra. Nie mam dużo baterii, także pokażę wam króciutki odcineczek właśnie, jak Rusek daje radę z poznaniakiem. Daje radę, tylko problem jest z podnoszeniem, no bo gdzieś już wysiada chyba pompa hydrauliczna, po prostu będzie trzeba w zimę zmienić. No i trzeba dodać gazu, żeby uniósł po prostu poznaniaka. No, ale na tyle, co tutaj mamy siania, to sobie musi dać radę. Musi. No tutaj przejechałem raz, dwa, trzy, teraz czwarty przejazd. Przejeżdżam, nie robię tutaj ścieżek. Nie chcę mi się po prostu ostatnie pole tym zakończyć bez siewy. Więc wszystko z głowy, że tak powiem. Tam będzie jeszcze trzeba orać, ale to w późniejszych terminach. Zostawiłem kawałek na owies. Wiosną się zasieje. No. Nawet jakoś to się uprawiło samymi bronami, bo miałem to jeszcze talerzować, ale no niestety Rusek nie będzie latał z talerzówą, bo by chyba wyciągnął ducha po tych wertepach. No i jakoś to bronami zmordowałem. Najpierw wzdłuż, a później na okrągło jeździłem dookoła, czyli jakoś się to w miarę wybronowało. No, powinno jakoś to wyglądać później, jak to powschodzi. No, miejmy nadzieję, że będzie ok. No i tym polem zakończymy siewę w tym roku. Będzie trzeba maszyny schować pod wiatek, zająć się jeszcze orką zimową. No i jakieś projekty ruszyć na garażu oczywiście. Karol też tam posiał przeżyto wczoraj, z tego co się orientuje, siał. Ja jeszcze dzisiaj morduję. Trochę teraz doszło tego pola, no to wiecie. No i tutaj jest ten kawałek. Tutaj zasieję owies. Ten mój, co tam chciałem. Teraz trochę ubyło zboża, no to lepiej podnosi. Ale zaraz będzie połowa pola. Teraz może nie widać, ale już maszyny na targi rolnicze już zjeżdżają, bo widać, że na obwodnicy tutaj na trasie jeżdżą tiry. Dzisiaj widziałem chyba 4 New Hollandy, ciągniki takie dość spore wieźli w stronę Kielc. No, powoli
się będą robić, jakby nie patrzeć, dzisiaj środa, targi w piątek, także wszystko musi być gotowe na tip-top. Teraz środeczek. Najgorzej będzie od tamtej strony, bo tam dużo kutów jest przy granicy. Ciężko to było otworać, bo tam jest taki spadek w dół. Ale jakoś się zmordowało, nie? Latam sobie na którym biegu? Na trójeczce. Zakres polowy. Bez czego, jak na pusto, tylko jak mówiłem wcześniej, gorzej z tym podnoszeniem, nie? A tak możecie zobaczyć takie elegancko fajnie zieleni, że wybrzło moje. Tam wczoraj kończyło się pszenic. No i tak. Nic, zobaczymy się najwyżej pod koniec, jak zasieję. Bo mam mało baterii, także nie będzie taki długi odcinek. A więc tak, pole już zasiane, jednak muszę to zawlec, bo widać, że po prostu leży zboże na wierzchu. No szkoda po prostu tego, żeby to leżało, a nie wschodziło. Przyjadę sobie bronami, jeszcze przelecę to po razie. A tak się prezentuje moje przężytko siane. No z 2 tygodnie temu chyba. Tak ono wygląda. Tutaj delikatny stachu zrobiło mijas. Kawałek, no ścieżka jest. No ładnie, nawet będzie trzeba niedługo. Już widać, że sarno pierdzielają. Będzie trzeba po prostu